Witam wszystkich imperialistów, tutaj Lukas. Gramy dzisiaj ponownie na modyfikacji Antebellum, która dostała kolejnego gigantycznego patcha, więc po pierwsze Madziarów nie dokończę, ale cały region Chin oraz Japonii dostał totalnie dużego reworka. Kiedyś sobie tam zagramy, ja dzisiaj jeszcze biorę na tapetę jeden kraj, który mi chodził po głowie, a mianowicie... Gramy sobie Wieletami, jedną z grup słowiańskich zamieszkujących region nadbałtycki i stanowiących na szczęście nieintegralną część Holy Roman Empire, z którym graniczymy i które jest dla nas sporym zagrożeniem. Jeżeli po obejrzeniu tego odcinka będziecie chcieli zobaczyć więcej materiałów z tej nacji lub z tej modyfikacji, zostawcie 1500 lajków, a zrobimy ankietę, w której zdecydujecie, co chcecie obejrzeć. Zachęcam też do wspierania, bo dzięki wspierającym ten kanał wciąż może istnieć. Ustrój, który posiadamy, to słowiańska teokracja dająca nam tańsze prowincje nacji z inną religią niż nasza. Pozostałe rozwinięcia tej teokracji wyglądają na standardowe, więc jeszcze tańsze prowincje nas czekają, ale dopiero na samym końcu. Posiadamy unikalne misje, co prawda nie za bardzo rozbudowane, ale przecież potem możemy się jakoś przebudować w inny kraj. Ja planuję po inwazji na Polskę zamienić się w Polskę, tylko jeszcze nie wiem, czy będę zmieniał ideę naszego kraju. Idee są fajne, skupione właśnie na nawrócaniu podbitych terytoriów, zmniejszeniu agresywnej ekspansji, dodatkowe morale, dodatkowy misjonarz i fortyfikacja zdobytych terenów. Mamy religię słowiańską, no co w tym dziwnego, skoro mamy teokrację słowiańską, która daje national unrest minus 1, czyli fajnie stabilniejszy kraj oraz troszeczkę zwiększony manpower, nie za dużo. Dałbym głowę, że to dla nas jest teraz nowością, że posiadamy święte miejsca naszej religii i przypomina to troszeczkę rozwinięcie koptów, które mamy w standardowej Europie Universalis 4. Mogę wybrać 3 rozwinięcia, ponieważ posiadamy 3 święte miejsca pod kontrolą Słowian i początkowo na bank bierzemy piechotę, żeby była silniejsza. Bierzemy development, bo to jest zawsze na propsie, oraz myślę, że przyda nam się misjonarz, bo jednak troszeczkę nacji katolickich czy jakiejś innej religii będziemy podbijali za jakiś czas. Doszła jakaś nowa decyzja wyłączania presetów nacji kolonialnych. Za bardzo nie rozumiem, o co tu chodzi, może wy wiecie, jeżeli gracie na Antebellum. Ja na razie to wyłączę, ale biorę misję na Vision Questa. Więcej prestiżu zawsze na propsie. Okej, pierwsza nasza misja Rise an Army polega jak to zwyczajnie na zrekrutowaniu armii. Ja, jak wiecie, jestem wielkim fanem zrekrutowania najemników, tych najtańszych, do osiągnięcia limitu. Na rywali biorę potencjalne kraje, z którymi i tak będę zaraz toczył walkę, chociaż może poczekam dalej na moment wypowiedzenia wojny. Przywileje następująco: wziąłem każdy z Monarchy Points, tańszych doradców oraz bonus do 10% lojalności i wpływów u każdej nacji. W przyszłości będę poszerzał stan religijny o bonus do morali walki z innowiercami, ale na początku walczymy ze Słowianami, jednoczymy się, więc tego bonusu nie biorę, bo dostajemy karę oraz tańszych misjonarzy, ale to też w przyszłości. Potem standardowo sprzedajemy ziemię, dewujemy z 2 razy oraz odbieramy ziemię. Dzięki temu mamy tylko 20% autonomii i ostatnio też to robiłem w ten sposób, tylko wam zapomniałem pokazać, jak to zwykle ja. Minus montowanych serii, że nie zawsze wszystko pokażę. Odpauzujmy i zobaczmy, na jakich tutaj warunkach będziemy grali, jaki income mamy realne, bo pamiętajcie, że ten z początku rozgrywki zazwyczaj po pierwszym tiku się mocno zmienia i w zasadzie już widzę, że mi spadło i to całkiem nieźle. Ech, zapomniałem, że Dania jest tutaj religią Norse i może nam plądrować wybrzeże. Totalnie o tym zapomniałem, ale w sumie Dania może być ciekawym sojusznikiem, więc będę poprawiał z nią relacje. Pierwsza misja i dostajemy claimy. O, właśnie na ten kraj. Wyjebiście, no to raczej go będę chciał atakować. Widzę, że dołącza tutaj Lusatia, więc z automatu leci na naszego rywala. I myślę, że też w przyszłości weźmiemy może Szwecję, zwłaszcza jeżeli ma gorsze relacje z Danią, co też tutaj się dzieje, więc Szwecja też leci na naszego rywala. No, nasi władcy no, są dość dobrymi dowódcami, więc weźmy ich tym razem, niech rządzą. I sojusz z Pomorzem raczej nie, bo będziemy i tak z nimi toczyli walki za jakiś czas. Zatrudniam tylko 2 doradców, żeby być na lekkim minusie, mniejsza agresywna ekspansja i dodatkowy manpower.
atakujemy bez wzywania Lusati, czykolwiek się to wymawia, ale w sumie to ona będzie naszym pierwszym celem, ponieważ nie ma żadnej fortecy, a tutaj mamy przynajmniej tą jedną i będzie to dość upierdliwe. Ej, naszą stolicą jest Berlin? Dość śmiesznie się z tym czuję. Pierwsza bitwa wygrana, gigantyczne straty poniesione przez przeciwnika, a my lećmy z Carpet Siege'em. Czy ja dobrze widzę, że właśnie odcinam całą armię mojego przeciwnika na tej wysepce? Jak fajnie. W sumie szkoda, że na mapce religijnej nie widzimy tych naszych świętych miejsc, gdzie one się znajdują. I dałbym głowę, że jednak ta religia została zmieniona, bo wcześniej były modyfikatory w tych świętych miejscach, a teraz mamy do czynienia z monumentem, a modyfikatorów nie widać, więc raczej ją przebudowali. Muszę sprawdzić z moimi starszymi odcinkami. Lusatia leci na wasala, a nasi sąsiedzi znikają z mapy. A nie, to tutaj Gotlandia, przecież piraci, zapomniałem o tym. Dobra, to poprawmy też z nią relację. I widzę, że Dania toczy wojnę ze Szwedami. No, to nie będę brał z nią sojuszu, bo widać, że przegrywa tą wojnę na razie. Lecimy dalej z naszymi misjami. No i mamy problem, bo do zdobycia mamy parę prowincji, które należą do Imperium Świętego Romana. Raczej nie chcemy tego robić, ale też mamy klejmy na Pomorze, który jak najbardziej chcę zjeść. Pozwolę sobie zatrudnić doradcę oraz fokus zmieniłem na punkty administracyjne, bo jednak dość sporo ich będę potrzebował w najbliższym czasie. Bierzemy technologię oraz od razu wypowiadamy wojnę o całe Pomorze. Mazowsze raczej nie będę atakował. Będziemy je whitepisowali osobno. Czas rozwalić wojsko Pomorza. No, mam nadzieję, że przynajmniej rozwalić. Chociaż mamy chyba przewagę technologiczną, więc powinniśmy dać radę im. Ale stack wipe'a nie było. Lećmy stłumić bunty i potem wracamy dalej do okupacji. Od Mazowsza bierzmy War Reparation i lecimy dokończyć sprawę Pomorza. Pomorzu mówimy papa, a ich terytoria w sumie chętnie sobie przeniosę development. Sojusz z Danią wzięty, ale widzę, że już mi się za bardzo nie przyda i raczej będę chciał ją podbić w przyszłości. Możliwe, że przyda nam się flota duńska do wojny z Lubeką nadchodzącej. Dobra, chociaż mam wrażenie, że ja galer też będę potrzebował, więc buduję moją flotę galer. Aha, miałem atakować Gdańsk i wciągnąć do wojny Lubekę i Hanzę, ale teraz Lubeka i Hanza mają wojnę między sobą, więc nie wciągnę tych dwóch krai na raz. A są częścią Hre, więc muszę to zrobić w ten sposób. Jak się możecie domyśleć, chcę tutaj ostro podbijać, ostro nawracać, więc będę leciał dyplomatyczne idee oraz jako drugie do pary wezmę religijne dla Cassius Belli. No to atakuje Gdańsk, niestety Hanza nie odpowie na wezwanie, trudno, może jakoś inaczej tu nam się uda ją zdobyć za jakiś czas. Ewentualnie może Gdańska nie zjem, tylko teraz wasalizuję sobie Lubekę, a całą resztę zobaczymy. No nie, serio, bunty się tu odpaliły, stracę manpowera. Ale w sumie powinno to przyspieszyć mój progres siege'owania. Więcej manpowera czy stabilniejszy kraj? Więcej manpowera czy stabilniejszy kraj? A, biorę stabilizację. Ryga leci na wasala, a Gdańsk whitepisujemy, żeby za 5 lat go ponownie zaatakować i wtedy zdobędziemy sobie Hamburg. Nie, 35 golda nie jest im potrzebne raczej. Jakie fajne to jest opisane. Czyli nie zmieni nam żadnych misji oraz idei, po prostu zmieni nam się nazwa. Niech też i tak będzie. O, mamy fajniejszy kolor. Ej, znikajcie mi wojsko. Wendia powstała, typ rządów nam się nie zmienił, a szkoda, mogłoby to być na przykład jakiś tutaj bonus być do Slavic Teokracy. Gdzieś coś takiego widziałem na którejś z modyfikacji, które zamierzam wam w najbliższym czasie pokazać. Zmieniła nam się tylko wielkość kraju, jesteśmy, odpowiadamy wielkością królestwu. I w sumie mamy fajny niebieski napis. Ale lećmy dalej z naszymi podbojami. Szkoda, że taka misja tutaj Alpower Cost jest na początku rozgrywki tylko na 25 lat. Aż mi to boli, że to klikam w tym momencie. No ale dostajemy kolejne claimy na region Polski oraz Śląska i szkoda byłoby z tego teraz nie skorzystać w najbliższym czasie. Ale widzę, że mamy konkurencję. Trudno, będziemy musieli chyba zaraz zaatakować jeszcze inne nacje. Zjadamy Polan i o dziwo nic nie stracili. What? Convert to Christianity? Nie, nie zrobimy tego, ale możemy wejść na NB, tam obecnie trwa wyprzedaż z kodem Lukas 3% zniżki, linki w opisie. No nie za dużo tej polskiej kultury mam, no ale trudno. To boli, to odpinanie. Ach, no i niech też tak będzie, Polska staje się naszą główną kulturą i będziemy mogli stworzyć Polskę za jakiś czas.
i następnie już po akceptowaniu kultury wracam do Wismary, Wyszemir, jakkolwiek się to nazywa. Jest tutaj dobry trade goods, będziemy mieli fort trójkowy w tym miejscu. No i dlaczego regionu będzie po anektowaniu Lubecki Trade Center. I w zasadzie od tego momentu już wszystko mogę dodać do state'ów, tylko ten Berlin trzeba będzie jeszcze przywrócić i to wszystko okorować. To oznacza dużo punktów administracyjnych. No ale przynajmniej już zaczynamy coś zarabiać. 12 dukatów. Armia też nam urosła do 24 tysięcy z 14. O, Frankia upada. Jak fajnie. Okej, no to widzę, że możemy zaatakować po prostu ponownie Gdańsk. I lecimy. Szans z nami nie mają. A my lecimy teraz na nasz główny cel. What the fuck? Ale za co ta agresywna? Ech, łoimy. I złoiliśmy. No jakaś tam koalicja będzie. Oby nie duża. Ten moment, gdzie trochę krajów katolickich ci nienawidzi. Nie wiem, czemu nie mam koalicji jeszcze. To jest bardzo dziwne. Czas rozpocząć inwazję na Polskę. Ale tych claimów dostałem. Jak fajnie. Jako trzecie rozwinięcie to w zasadzie albo morale, albo development, jakbym grał pod niego. No ale wolę morale. To jest za mocne. I bierzemy idee religijne. Mocno też się zastanowię, czy do pary nie wezmę za jakiś czas Divine Ideas albo State Government, bo State Government mamy Administrative Efficiency o 5% zwiększone. Atakujemy Śląsk. Co prawda nie ukrywam, że chciałbym zdobyć tą kopalnię złota od Czechów, ale raczej to jest totalnie niemożliwe, patrząc na tą agresywną ekspansję, którą bym tu dostał. Ej, mógłbym to zrobić. Cholercia. Trzeba było tą wojnę za 10 lat wypowiedzieć, to bym zdobył tą kopalnię złota. No trudno, nie wykorzystam. A Czesi Bęcki zbierają. Po zintegrowaniu Lubecki mogę tutaj wykonać jakąś misję chyba, która zmienia kulturę oraz religię w danych prowincjach. Co też się wydarzyło. O, Ryga. Wszyscy mi lecą oblegać Rygę cały czas. Mi to jest na rękę, bo jest daleko, troszeczkę minie zawsze czasu z obleganiem, a dzięki temu ja mogę wszystko inne pozdobywać. Boty są takie durne. No i pięknie, Śląsk zjedzony, co daje mi sporo nowych claimów. Ja aż jestem ciekaw. Na całe Czechy, Morawie i czas najechać Danię, jak i prowincje należące niestety do cesarstwa. Czekaj, ale gdzieś to była inna. O, jest kopalnia złota i mam klejmy na nią. No to lecimy. O, Bułgaria, serio? Ale w sumie aż tak potężna nie jest. W sumie fajne jest to, że kolejny pasz do Antebellum będzie dotyczył Bizancjum i okolic. Będzie totalny redesign wszystkich tych nacji tutaj. Czas na wojnę z Gdańskiem. Danzig, Szwecja. Chcę ją wzywać osobno? Raczej nie. A ty mi czemu nie pomożesz? No nic, walić ich. Ej, Gdańsk stracił prowincję. On tu je miał przed chwilą jeszcze. Cyk, stack wipe. I czas wyłączyć kolejny kraj z tej wojny. W sumie teraz mnie natchnęło, jakie mamy monumenty w okolicy. Malbork, który mi się chyba nie przyda. Nasza świątynia. Dodatkowy misjonarz, to niewiele więcej. No i pozostałe to już widzieliśmy w poprzednim odcinku z tego moda. Gdańsk wypuszczamy na wasala. I tutaj co prawda wykorzystam jego rekonquesty, a następnie raczej powinien mieć też misję na te prowincje. A, i jeszcze zmienimy mu religię, przyda się na przyszłość. I tak będzie mega lojalny za chwilę. Rozwinięcie z ery, agresywna ekspansja. No i pięknie terytorium odbite dla Gdańska i jest nawet całkiem lojalny. A mimo tego, że wziąłem od niego handel dla nas. I w sumie od Rygi też wezmę. Tylko, że tutaj to widzę, że muszę troszeczkę podewować prowincję. Co powinno wpłynąć, że mamy 7% i niech się przeliczy? 30%. Od razu lepiej. I teraz widzę, że mam... What? A ja myślałem, że mam 130, a to 1300. Ja tego tutaj wszystkiego nie rozwijam. Co ja narobiłem? Czemu ja takie rzeczy robię? Wszystko do dwójki. No nic, musimy podewować w takim razie. Gdzie się da do dychy? W sumie mogłeś odpalić edykt debilu. Nie myślę. Następnie stawiamy wszędzie tutaj budynki handlowe, bo widzę, że też się zgapiłem. A to nam ładnie zwiększy local trade power. Dostałem też fajną, zbójecką kompanię najemną. I mamy to! Deus Vult Cassius Belli. Specjalnie na nie czekałem. Polityka jaką mamy? Niech będzie, zawsze się przyda. I Deus Vult Cassius Belli jest jednym z najlepszych Cassius Belli w grze. Nawet opłaca się je stosować w momencie, kiedy mamy claimy na jakiś kraj. Bo pamiętajcie, że kiedy mamy roszczenia terytorialne do danego kraju, no to szybciej nam się wprowadza ta nasza administracja. Gdzieś chyba o 1/4. Zjadamy więc Wiślan. Atakujemy Łędzian.
i przy okazji zjemy również Mazowsze. Jako, że Borawy też są w tej wojnie, zerwijmy ich sojusz z Bułgarią. Ułatwi mi to kolejny ich napad na nich. Walić koalicję, kto już będzie się nią przejmował? Koalicja to tylko liczba botów przeciwko nam. A boty są głupie. Idealnie wyliczone! Galicja wołuje sojusz z Papal State'em. Tak, to jest całkiem logiczne. Nic w tym dziwnego, kto by się tym przejmował? Z tych nudów zaatakuje sobie jeszcze Białoruś, która ma oczywiście historyczny sojusz z Moskwą. Na szczęście na tej modyfikacji Moskwa to słabiak. I lecimy spuścić łomot innowiercom. Ej, mam gigantyczną przewagę w tych muralach. 4-7 do 3-1, to jest bardzo dużo. Jak to się pięknie, sprawnie, szybko nawraca. Skąd tu tyle developmentów w tych prowincjach nastukane? Tu coś z tą misją jest zdecydowanie nie tak. Mam mieć największy udział w trade node tym. Mam 53% udziałów, zdecydowanie mam największy udział, a misja wciąż nie działa. Nie rozumiem tego. No ale w zasadzie zjednoczyliśmy praktycznie wszystkie ziemie należące do religii naszej. No to teraz zostało nam nic innego jak tylko przejść dalej na terytoria prawosławne.